Z komentarza św. Augustyna Biskupa do listu do galatów. Święty Paweł powiada. Stańcie się tacy jak ja. Otóż ja, choć jestem Żydem z urodzenia, kierując się duchowym rozumieniem, odrzucam to co cielesne. Bo ja stałem się taki jak wy. To znaczy, także ja jestem człowiekiem. Następnie aby nie uważali go za wroga, przypomina im. Z dużym taktem i godnością, miłość jaką względem nich żywi. Mówi bowiem: Proszę Was, bracia, nie skrzywdziliście mnie w niczym. To tak, jak gdyby powiedział: Nie myślcie, iż ja chciałbym Wam wyrządzić krzywdę. W tym samym zamiarze dodaje: Dzieci moje, mówi tak, aby naśladowali Go, jak Ojca. Oto na nowo, powiada: Was rodzę. Aż się ukształtuje w Was Chrystus. Mówi to utożsamiając się szczególnie z Matką Kościołem, bo i na innym miejscu powiedział: Stanąłem wśród Was pełen skromności, jak Matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Otóż Chrystus kształtuje się w wierzącym człowieku przez wiarę, w człowieku wewnętrznym, wezwanym do wolności łaski, w człowieku łagodnym i pokornego serca. Nie wynoszącym się zasługami płynącymi z uczynków, które w rzeczywistości są niczym. Dopiero bowiem łaska zapoczątkowuje zasługę w człowieku, tak iż Chrystus może go nazwać najmniejszym, to jest sobą samym, mówiąc wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Chrystus bowiem kształtuje się w tym, kto upodabnia się do Niego. Upodabnia się zaś ten, kto duchową miłością jednoczy się z Chrystusem. Wynika stąd, iż przez upodobnienie się do Chrystusa, człowiek utożsamia się z Chrystusem. O tyle oczywiście, o ile pozwala mu na to jego stan. Kto bowiem twierdzi, że trwa w Chrystusie, mówi Jan apostoł, powinien postępować tak, jak On postępował. Jeśli jednak wiadomo, że człowiek poczyna się w łonie matki, aby tam się rozwijać, Skoro zaś jest już ukształtowany, wtedy rodzi się przychodząc na świat. Dlatego zastanawiać może wypowiedź: Oto rodzę was na nowo, aż się ukształtuje w was Chrystus. Mamy rozumieć, iż rodzenie oznacza tutaj troski i udręki, wśród których rodził ich, aby należeli do Chrystusa. Teraz zaś rodzi ich na nowo, zaniepokojony niebezpieczeństwem błędów, które u nich dostrzega. Troska u Galatów wobec zaistniałych niebezpieczeństw, ta troska, którą porównuje z czynnością rodzenia, będzie mu towarzyszyć tak długo, aż dojdą do wieku dojrzałego, według miary pełni Chrystusa, tak aby nie ulegali więcej każdemu powiewowi nauki. Tak więc słowa Pawła: Oto rodzę was na nowo, aż ukształtuje się w was Chrystus, nie odnoszą się do początków wiary. Do której zostali już zrodzeni, lecz do umocnienia i udoskonalenia. O tym rodzeniu mówi jeszcze inaczej na innym miejscu. Moje codzienne zajęcie, to troska o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, abym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, abym i ja nie płonął?